Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć, czym jest animacja w modelu Forward Kinematics. Mówimy cały czas o kościach i jest to taka seria tutoriali, które postanowiłem zrobić specjalnie dla Was, dla tych, którzy o to prosili na święta na przykład. Ha, niespodzianka, ale nie powiem na jakie święta. Tak czy inaczej, jeżeli mamy kość, to z tej kości możemy od razu wyekstrudować sobie jakieś następne kości, żeby stworzyć taką hierarchię kształtu całego szkieletu. I teraz, gdybym chciał animować taki system, takie drzewko na przykład, to w trybie pozy mogę robić to w ten sposób, że zaczynam całą animację na przykład od tej kości, która nazywa się rootem, tej pierwszej, która jest w całym systemie. I żeby to zrobić wydajnie, najprościej jest ustawić sobie w osi czasu jakiś punkt, na przykład klatkę, no nie wiem, 50. I w naszym okienku, w którym mam opcję timelinera, mogę włączyć automatyczne kluczowanie. I w tym kluczowaniu mogę wybrać sobie na przykład zestaw kluczy tylko taki jak na przykład skala i rotacja. Szukam tutaj, skala i rotacja jest rot scale. To dlatego, że w tym momencie każda zmiana będzie się automatycznie nagrywała. Jeżeli teraz wezmę te kości i je delikatnie przesunę, później ustawię, ciach, to one powinny teraz mieć tutaj dodany klucz. I jak widać już mają dodany klucz. No więc teraz zaczynam proces animacji od klatki 50, ustawię się w klatce na przykład 75 i mogę spokojnie tę pierwszą kość sobie przekręcić. Ciach. I to oczywiście od razu dodaje mi nowy klucz. I teraz mogę na przykład przekręcić tę kość, później jeszcze tę kość i tę kość, tak żeby stworzyć jakiś efekt machania takim drzewkiem. Potem przesuwam się do kolejnej klatki, przesuwam te kości. One na przykład podążały w taki sposób. I to jest animacja, którą nazywa się Forward Kinematics. To znaczy, że w tym momencie steruję każdą kością, tak jakby ten ruch zaczynał się od nasady i szedł w kierunku tych przednich części tutaj. Więc mogę teraz przekręcić to w ten sposób. Jakoś tak. Ustawić. OK. Od razu mi się klucza dodały odpowiednie. No i teraz tutaj byłaby na przykład gwałtowna zmiana, a te będą jeszcze podążały w drugą stronę. Tak jakby to wynikało normalnie z tego, że one są na jakimś tam, na jakiejś uwięzi czy na czymś takim. Ten będzie już w drugą stronę zasuwał, a te będą tutaj bardzo teraz mocno zgięte. To jest właśnie Forward Kinematics, więc już widzimy, że ta technika jest przydatna do dość precyzyjnego określenia położeń poszczególnych kości, ale związana jest również z całą masą operacji, których być może nie chcielibyśmy robić, które polegałyby na takim całkowitym jakby sterowaniu poszczególnymi kośćmi tutaj. Zobaczmy. No i niech to będzie już tutaj wyprostowanie pewne, więc tu bym mógł już zrobić coś takiego. Dobra, więc teraz tak, cała moja animacja wyglądałaby w ten sposób, że zaczynam od pozycji wyjściowej i tu zaczyna mi się jakiś obrót od klatki 50. Nie widzę teraz tutaj klatki kluczowej w oknie czasu, dlatego że nie mam wszystkich kości zaznaczonych. Teraz dopiero widzę wszystkie. Okay. Teraz jeżeli będę jechał z animacją, to ona będzie wyglądała jakoś tak. No dosyć sztucznie takie machanie, ale to oczywiście należałoby korygować, więc dostaję coś takiego. To jest Forward Kinematics. Zapamiętajmy, zaczynamy zawsze od kości, która jest rootem, potem zmieniamy na kolejną kość, na kolejną i na kolejną. Problem z tą animacją jest taki, że root oczywiście natychmiast przesuwa mi wszystkie kości, więc później muszę je zanimować w przeciwną stronę albo dodatkowo stuningować. Taki proces nazywa się counter animation, czyli robię jakąś zmianę, a później tę zmianę muszę skontrować, tak aby uzyskać pożądany efekt. Często w przypadku Forward Kinematics tego typu animacje trzeba robić. Jest to dosyć męczące dla animatora, no ale jest to jedna z metod, która się przydaje w różnych zastosowaniach, o których będę mówił później. Myślę, że to na sam początek wystarczy. Zapraszam też do obejrzenia części poświęconej Inverse Kinematics. Dziękuję za uwagę.